Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z rodzinki zastępczej. Przed nami mały Cyryl, który przeuroczo się tutaj bawi tymi kryształkami. O, chyba już nie. Nie. Już mu się nie podoba. Chciałam wam właśnie to pokazać. Ale już mama idzie. Już idzie dać Cyrylkowi jeść. Jakiemu Cyrylkowi? Cyprianowi. Mówiłam, że będę ich mylić. Za dużo Cyrylów u mnie. Jak widzicie, troszkę nam kasy przybyło. Dzisiaj niedziela, więc tak. Zaraz, bo za daleko, za blisko jestem telewizora i nic nie słyszę. Sama siebie nie słyszę, w sensie. Przybyło nam trochę kasy, ponieważ dzisiaj niedziela, czyli dostaliśmy pieniążki za Adriana, za Berenikę i za Cypriana, czyli w sumie było to 3000 simoleonów, plus Natasza sprzedała jeden obraz za ponad 500. I tak, kupiłam Nataszy samochód, ponieważ miała to w pragnieniu. Widziałam taki najtańszy. A miała tutaj czerwony pasek i to było mi po prostu najszybciej miała, żeby jej to spełnić. Dlatego kupiłam im ten samochód, mimo że to nie jest jakaś najpilniejsza rzecz. No i kupiłam im ubrania. Właściwie głównie to kupiłam ubrania Nataszy. Taki strój codzienny. Resztę zobaczycie przy okazji. Dla dzieci nie miałam takiego dużego wyboru ubranek. Kupiłam im tylko chyba ubrania wyjściowe. Zaraz, kochanie, bo dziecko trzeba położyć do kojca najpierw. A potem się tą zajmę. Co ty chciałaś? Chciałaś pewnie, żebym poczytała, nie? No tak. Zaczekaj. Najpierw włożymy małego do końca, ponieważ nam leży tutaj na podłodze przecież. Tak, małej Berenice zmieniłam włoski. Ponieważ tamten kolor w ogóle jej nie pasował. Jak już ktoś zauważył w komentarzach. Babcie szpiratów i ludzie, i matko jedna. Te dzieci nie nadążą nad nimi. Podniesiesz go? No to już. Tak, podnieś Cyrylka i może podaj, albo nie, bo mamy jedzenie w lodówce, nie będziemy, najpierw jedziemy to, co mamy w lodówce, trzeba oszczędzać. Aha, oni się tu dobrze bawią, a zobaczmy, czy możesz, poczytaj Simowi, aha, to nie możesz tak, żeby im dwojgu czytać, szkoda. Ale wiecie, co pomyślałam, dzisiaj, tak, miałam pograć najpierw sama do urodzin Cypriana. Albo Adriana także. Ale ja po prostu nie mam teraz czasu na to. Po prostu chcę nagrać odcinek, żeby mieć cokolwiek na tą niedzielę. Dlatego pomyślałam, że w zamian za to, że nie ma dzisiaj jakichś wielkich wydarzeń, to adoptujemy Adrianowi psa, tak jak sobie o tym marzył. Co prawda to będzie kolejny obowiązek i w ogóle, ale wiecie. Myślę, że należy mu się coś od życia. Taki mały prezencik przed... O, powiedzmy, że gwiazdkowy, bo gwiazdka się zbliża. A wiadomo, zwierzaka nie wsadzimy pod choinkę, więc po prostu adoptujemy ze schroniska jakiegoś pieska. Stać nas na to na razie, więc... O, dzieciaczki idą się bawić, czekajcie. Tak, jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to tylko mój kot, który... który najlepiej się bawi po prostu... Najlepiej się bawi na biurku. Co z tego, że ma całą podłogę do tego? Ja chciałabym, żeby oni porzucali się śnieżkami. Da się w ogóle w tej grze? Zobaczymy. O! Wysłała ma te wszystkie pieski, co zawsze. On chce szczeniaczka na pewno, także... Nie no, chyba weźmy normalnie dużego pieska. Kleks, Bąbel i Misio. Adopcja też kosztuje. Kurczę, za wszystko trzeba płacić. Nie mam pojęcia, co mu wziąć. A wezmę Bąbla. Oferma leniwy, przyjacielski. Tak, Frejtuch. Najważniejsze, że jest przyjacielski. Trudno. Mały Adrian będzie sam się z nim użerał. Tak, będzie musiał wytresować swojego psiaka. Podeszliście tu już? No dali. Tak. Dzisiaj będą zabawy w śniegu. Aha, bo to chyba trzeba po prostu razem. Baw się. Bitwa na śnieżki jest. Nataszka, bo tam mały chyba coś potrzebuje. Potrzebuje coś? Pieluszkę potrzebuje zmienić.
A nie możesz, bo on śpi. No to póki śpi, to weź coś wyjmij z lodówki. Ej, Adrian, miałeś się bawić z siostrą. Na bitwę. Bitwa na śnieżki. O, mamy już Bombel. Zostawiłam mu takie imię, bo jest fajne nawet. Bombel. Czemu nie? Rzucać piłką? Przecież mieliście bawić się... W śnieżki mieliście! Zima jest, aby mi tutaj piłką rzucacie. Bitwa na śnieżki! O, nareszcie. Haha. O. Kocia, idź mi stąd, idź mi stąd. No. Super się bawią. Nie ma tu jak zima. Potem możecie lepić bałwana. Ty też. Szkoda, że nie można dwójce robić iglo. Odebrałaś pieska? O. Odebrałaś pieska. Mamy schody, więc musisz go tutaj podejść z nim. Czy Cyrus Cyprian? O, wstał. Cyril Cyprian. Będę co chwilę mylić te imiona, więc tak olejcie to po prostu. Nic na to nie poradzimy. A, no dobra, bo ona zjeść znowu go, znaczy znowu go porzuci na podłogę, więc... Jeszcze nic nie mamy dla pieska, muszę kupić mu. I o 5 dni będzie. Dużym pieskiem i jest głodny, trzeba mu kupić miseczkę. Miseczkę dla naszego pieseczka. Może taką niebieską. Gdzie by ją postawić? Tutaj może sobie stać w sumie. Coś mamy? Telefon? Nie. Alarm tylko, to alarm nam nie przeszkadza. I tak, weźmiemy mu kosteczkę. Też niebieską, bo czemu nie? Niech se będzie i... Co, i do spania? Gdzie by to postawić? W sumie w pokoju na taśmie mamy miejsce, więc... Może być, na razie tak stryknie nam. Potem będziemy myśleć, kombinować. Ona... Dobra, niech mu zmieni pieluszki i włoży go do końca i potem napełni... miseczkę. Napełni miseczkę i sama może coś zjeść. Tak. Taka kolejność wydarzeń. A my tutaj zobaczmy, jakie dzieciaki ulepiły bałwany. Wow. A możesz jej pomóc? Nie. Ona się poddała, bo ona idzie zobaczyć, co to jest. Nie, no dokończ swojego bałwanka. Robimy challenge, kto ulepi lepszego bałwana. Co ci tam przeszkadza? Nie marudź. Nie marudaj. Korzystaj z wolnej niedzieli, bo jutro do szkoły. A ty idziesz oglądać rzeczy, ty lepiej idź obejrzyj pieska. O, czemu leżysz tutaj, Bombelku? Podopieść, daj przysmak. Dopieść, przytul. Aha, tu już go podniesiesz, więc... Dobra. Natasza sobie w szamie, ona już jest śpiąca, ale... Ale trudno. Musi iść coś, też namalować. On płacze? Nie. Nie płacę. Jestem szczęśliwym małym dzieckiem. Słodkim. Chyba czuł lepiej takiego samego bałwana? Taki sam. No to cóż. Nikt chyba tego challenge'u nie wygra. Ale ona chce jeszcze jednego lepić. Spoko. Co ty robisz? Oddaj nam makulaturę. Cóż za porządne nasze dziecko. Gdzie Bombelek? Bombelek poszedł jeść, dobra? Niech sobie zje. Natasza poszła malować, w sumie Adrian nie jest głodny. To możesz pospędzać trochę w domu. Bo mamy brudno. Ktoś to musi zrobić, niestety. Nie mamy żadnej pokojówki, ani nic, także dzieci muszą się uczyć w porządku same. Tutaj Berenika, jak skończy tego bałwana, to... Bo już zimno jest, będzie trzeba ją nakarmić. I tak, i tak.
No ale dokończ, wiem. No, o nie. Mogę w to uwierzyć. Jej, kurczę, patrzcie, kto tu przyszedł. Adrian, chodź zobaczyć pingwina. Jaki słodziak. Jakie słodziachne. I co, zlał się tutaj? Spoko. Spoko. I sobie poszedł. Nasikał nam i sobie poszedł. I co, nie zobaczyłeś pingwinka? Gdzie tu idziesz, pingwin? Hej! Hej, kto tak robi? Ej, mamy pingwina w domu. Nie no, spoko, bo po co iść naokoło? Nie, najlepiej przejść przez cały dom. Idźcie, zdrzemnij. A ty gdzie poleciałaś? Pogłasz, dlaczego poleciałaś tak daleko? Niech, zostaw już go, niech on idzie. Chodź, weź sobie zupkę. I sobie skorzystaj. Troszkę trzeba cię ogarnąć. Czy ty lekcję odrobiłaś w ogóle? Widzę, że chyba tak. Na to wygląda. Ale Adrian chyba nie odrobił lekcji. Albo jej odrobił, nie wiem, sama. No nie wiem. Nataszo, malujesz obraz? Okej, malujesz, super. No to super. Jak się rozwalił na tej kanapie, słodko. No tak, tutaj taka pustka po tym fortepianie naszym. Może kiedyś im odkupię ten fortepian. A ty sobie tutaj śpisz. Jesteś szczęśliwym piaskiem. Tak, to twoja rodzina. Tak, bąbelku, di. On chce się pewnie zaprzyjaźnić, tak. Postaramy się o to. Jak tam? Tobie to troszkę zajmie, chyba ci się nie skończysz, bo jesteś zmęczona już. Pareniczka robi siusiu teraz. To od razu weźmiesz sobie prysznic. I może dokończysz za brata, bo chyba on nie skończył sprzątać. O, Cyprian ma już jutro urodziny, a wydaje się, jakby to było dopiero wczoraj. Adel ma swoje urodziny już za 2 dni. Tak, to chyba będziemy mieli niezły miks tych urodzin. Nie no, posprzątał wszystko, widzę. To fajnie, oprócz tej miseczki. A nie, bo to jest miseczka Bareniki, bo ona przypomniała, dobra. To możesz odłożyć i potem możesz sobie robić, co sobie chcesz. W sumie. Co się stało, piesem? Co tak latasz? Co? Co mu się tu pokazuje na tą głową? Patrzcie, jakaś Teresa przyszła. Przyszłaś do nas, Teresa? Jakiś piesek cię tutaj straszy? No i wygonił Teresę. Taki groźny piesek. Ty jeszcze sobie drzemiesz? Dobrze. Wszyscy coś robią. Pochwal za brykanie. A niech se bryka. Dopieść tutaj przysmak. Dopieść przytul. Baw się. Krzyczny piesek, tak. Słodziaczek. No, i doczekali się swojego piesia. Doczekali się. No i patrzcie, dzień nam się kończy powoli. Nic się nie działo nadzwyczajnego. Dzieciaki miały wolne, to troszkę się pobawiły na śniegu. Fajnie, że mogą właśnie korzystać z tej zimy. Aha, już wiem. Ktoś mi mówił, żebym poblokowała drzwi. Wtedy będą chodzić do swoich pokoi. I tak chyba zrobię. Zablokuj wstęp tylko. Czekaj tutaj. Wstęp tylko dla mnie. Ale tutaj jak zablokuję, to nie wejdzie mały ten bombal. Bombal. Dobra, nie będę im blokować tego. Nie będę im blokować. Niech se idzie normalnie spać. Będę po prostu im kazała chodzić spać do swoich łóżek sama. Tutaj pójdziesz do toalety, bo masz bliżej. Jak tam bombel? Tak ma z pęcherzem słabo, można go już wyprowadzać na spacer? Nie bardzo. No dobra. Będziemy go ganić, bo on jest flejtuchem. To prawdopodobnie nie będzie się załatwiał na dworze. Oj,
nasza Natasza tutaj już powoli się wykańcza, także ją też ogarniemy już. A nasz Cyprian? Co tak cicho? Żyjesz, mały? Trzeba się nim zająć, zaraz mu damy buteleczkę. Żeby nam nie potknął nocy. Berenika już śpi. To jeszcze nam został tylko... tylko nam został Adrian, który postanowił oglądać jeszcze telewizję sobie. Pobaw się lepiej z Bomblem, bo ty się chcesz nie zaprzyjaźnić. Za wiele interakcji jeszcze nie macie, ale to nic, jakoś damy radę. Dzwonił mi, dzwonił, że mam kończyć odcinek. O, jeszcze dzisiaj muszę to zmontować, a tak mi się nie chce. Ale niestety ten tydzień taki napięty, że już po prostu na ostatnią chwilę to nagrywam. A nie chciałam właśnie, żeby nie było tego odcinka, bo lubię rodzinkę. Już się do niej przyzwyczaiłam i chciałabym, żeby było w miarę systematycznie, żeby te filmy się pojawiały na kanale. Ojoj, coś nie podobało się. No a niestety ostatnio z czasem tak krucho wyszło. Myślałam, że się wyrobię, a się nie wyrobiłam. No ale niestety przecież, ale dziwną ten... miał minę ten pisał. Dobra, myślę, że Adrian już powinien iść spać. Nie drzemać, tylko normalnie. A do swojego łóżeczka, bo on rano do szkoły wstaje. Tak. O, Natasza też już poszła spać, także wszyscy śpią. Ale ten mi tutaj zaraz gdzieś nasika. Nie, usiądł, dobra. Teraz będziemy obserwować przez chwilę psa. Zaraz, jeszcze jedno, bo założę się, że rzuciła to dziecko na podłogę. O, odłożyła do końca. Brawo, Natasza, brawo. Mogłabym też iść do łóżka. No dobra, nie będę czekała, aż on zrobi siku. Jak zrobi, to zrobi. Innym razem się go zgani. Czemu to nie działa? Teraz? No nie chce zadziałać. Trudno. No okej, moi drodzy. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki zwykły, luźny dzień. Zaadoptowaliśmy pieska. Troszkę się pobawiliśmy na śniegu. I w sumie tyle. W kolejnym odcinku urodziny naszego Cyprianka i może Adriana zobaczymy, jak wyjdzie. Także do usłyszenia i pa pa!